Że Radio Tok FM Euro Conchita Extra jest, jak Państwo widzą, strasznie ambitne i rzeczywiście mówimy o dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, że Jezus Chrystus, gdy przyjdzie, to wszystko naprawi, ale najpierw musi zniszczyć, prawda, to zło. Czyli sam Jezus wyjaśnił, co się kryje za tym odpadnięciem od prawdziwego wielbienia. Powiedział, że posiał dobre nasienie, bo mówimy tutaj, proszę Państwa, o Nicei, 325 rok. On powiedział, że posiał dobre nasienie, ale wróg szatan nasiał na polu chwastów, dlatego zatem z pierwszymi kiełkami pszenicy pojawiły się też i chwasty. Należało się zatem spodziewać odejścia od czystego chrystianizmu przed żniwem, w czasie którego Chrystus wszystko naprawi. Mateusza 13, rozdział, wersety 24 do 43, aż czytaj. A w The Encyclopedia Britannica Americana czytamy na ten temat, cytat: trynitaryzm z IV wieku nie odzwierciedla dokładnie wczesnochrześcijańskiej nauki co do natury Boga. Wprost przeciwnie, był odstępstwem od tej nauki, czyli że już wtedy był odstępstwem. Koniec cytatu. Skąd się zatem wzięło to odstępstwo? 1 Tymoteusza, 1 rozdział, werset 6. Także, proszę Państwa, w całym starożytnym świecie od czasów Babilonii rozpowszechnione było czczenie triad. Co znaczy? To znaczy bóstw pogańskich zebranych w grupy po trzy bóstwa. Wpływ tego kultu zaznaczył się też wyraźnie w Egipcie, Grecji i Rzymie w wiekach poprzedzających Chrystusa, za jego czasów i później. Natomiast po śmierci apostołów te wierzenia pogańskie zaczęły przenikać do chrystianizmu. Historyk Will Durant pisze, cytat: chrystianizm nie zniszczył pogaństwa. Nie zniszczył pogaństwa. On go zaadoptował. Koncepcje boskiej trójcy pochodzą z Egiptu. Koniec cytatu. Siegfried Morenz zaś tak się wypowiada w książce Egyptian Religion, religia Egiptu. Myśli teologów, to jest cytat, myśli teologów egipskich zaprzątała przede wszystkim trójca. Jeszcze raz. Myśli teologów egipskich zaprzątała przede wszystkim trójca. Trzy bóstwa łączono ze sobą, traktowano je jak jeden byt i zwracano się do nich w liczbie pojedynczej. Świadczy to o bezpośrednich powiązaniach duchowej siły religii egipskiej z teologią chrześcijańską. Koniec cytatu. Tak więc w Aleksandrii na terenie Egiptu w postawach duchownych z końca III i pierwszej połowy IV wieku, na przykład Atanazego, którzy formułowali poglądy prowadzące do przyjęcia nauki o trójcy, nauki, była odzwierciedleniem tego oddziaływania. Poza tym duchowni ci zaczęli uzyskiwać coraz silniejsze wpływy, wobec czego Morenz uważa teologię aleksandryjską za pośredniczkę między egipskim dziedzictwem religijnym a chrystianizmem. W przedmowie do History of Christianity, dziejów chrystianizmu, Edwarda Gibbona czytamy cytat: jeżeli się mówi, że poganizm uległ chrystianizmowi, to trzeba również przyznać, iż chrystianizm uległ skażeniu poganizmem. Czysty deizm pierwszych chrześcijan Kościół rzymski zamienił w niezrozumiały dogmat o Trójcy. Wiele doktryn pogańskich wymyślonych przez Egipcjan i wyidealizowanych przez Platona zachowano jako coś zasługującego na wiarę. To widzicie Państwo, czy nie lepiej to powinna sobie postudiować Krystyna Pawłowicz, niż takie bzdury pleść, wnioski wyciągać daleko idące. A mamy tutaj dalej. A Dictionary of Religion Knowledge, czyli słownik religioznawczy, twierdzi, że zdaniem wielu ludzi trójca jest skażeniem zapożyczonym od religii pogańskich i wszczepionych w wiarę chrześcijańską. A w The Paganism of Our Christianity znajdujemy następującą wypowiedź. Cytat: trójca jest czysto pogańskiego pochodzenia. Koniec cytatu. Z tego powodu James Hastings napisał w tej swojej pracy Encyclopedia of Religion and Ethics, encyklopedia religii i etyki, na przykład
To jest cytat już. Na przykład w religii hinduskiej spotykamy trynitarną grupę Brahmy, Siwy i Wisznu, a w religii egipskiej trynitarną grupę Ozyrysa, Izydy i Horusa, Izyda, Horus i Set. To, co my tu podkreślamy. Pogląd, to jest dalej cytatu, ciąg dalszy cytatu. Pogląd, że Bóg jest Trójcą, znajdujemy nie tylko w religiach historycznych. Warto tu zwłaszcza przypomnieć neoplatońskie pojęcie najwyższej albo ostatecznej rzeczywistości, czyli tej duchowej, którą nie widzimy, rzeczywistości, którą przedstawia się jako triadę. Ale co grecki filozof Platon ma wspólnego z Trójcą? A no właśnie, bo Platon to raczej jest od duszy nieśmiertelnej, a ten Arystoteles wierzył w Trójcę. Platonizm. Platon, jak się przypuszcza, żył w latach od 428 do 347. Czyli, że to jest strasznie ciekawy, proszę Państwa, temat. Na temat właśnie, gdy mówi się o tych sprawach. Formalnie tego dokumentu, jako komisja czy jako parlamentarzyści, będziemy, chcemy, żeby taki fundusz powstał, ale nie może to być od razu obciążenie naszych producentów rolnych. Trzeba szukać innych źródeł, natomiast nie sięgajmy. Także proszę Państwa, nasze radio, tak FM Euro, Concita Extra, widzicie Państwo, jest bardzo ambitne, bo nawet tutaj dosięgło do Platona, prawda? Kim był Platon? Bo zaraz nas to życie, żeby interesowało. Kim był ten Platon, skoro, prawda? Bo to od niego ta cała dusza nieśmiertelna, ale my tutaj mówimy o Trójcy, Trójca się wzięła. Także my się tu nie poddajemy. Nie poddajemy się. Zobaczymy dalej. Proszę bardzo. Ciąg dalszy nastąpi. Także proszę się nie denerwować, kiedy ten ciąg dalszy, bo ja wiem, że Państwo jesteście bardzo niecierpliwi i po prostu ludzie chcieliby wiedzieć. No, ja rozumiem, że ludzie, proszę Państwa, chcieliby to wszystko już wszystko wiedzieć. Także proszę z nami być w kontakcie. I oczywiście, że tylko z nami w kontakcie. Platon, jak się przypuszcza, żył w latach od 428 do 347 przed Chrystusem. Chociaż nie nauczał o Trójcy w jej obecnej formie, to jednak jego filozofia utorowała drogę do niej. Później powstały ruchy filozoficzne głoszące wierzenia trynitarne i ruchy te pozostawały pod wpływem poglądów Platona na Boga i naturę. Także proszę Państwa, świadkowie Jehowy to chyba mogą być choćby z tego powodu strasznie znienawidzeni, no bo głoszą prawdę. Świadkowie Jehowy głoszą prawdę. To wiecie Państwo, tak samo jak Jezus był znienawidzony, czy tego Szczepana, którego faryzeusze i saduceusze kazali ukamienować, a zresztą wiecie Państwo, ten motłoch jest jeszcze szybszy od tych faryzeuszy i saduceuszy i samosądy wszelkie, wiecie Państwo, jakie to są. Bardzo częste. Francuski, proszę Państwa, Nouveau Dictionary Universal, słownik, nowy słownik uniwersalny, tak mówi o wpływie Platona. Platońska Trójca, będąca sama w sobie zwykłym przywróceniem, tyle że w innej postaci, starszych trójc wywodzących się od wcześniejszych ludów, zdaje się być wyrozumowaną filozoficzną trójcą atrybutów, która dała początek trzem hipostazom, czyli osobom boskim, o jakich nauczają kościoły chrześcijańskie. Koncepcję boskiej trójcy owego filozofa greckiego można znaleźć we wszystkich pogańskich religiach starożytnych. W The New Schaffherzog Encyclopedia of Religious Knowledge, nowa encyklopedia wiedzy religijnej Schaffherzoga, tak wyjaśnia wpływ tej greckiej filozofii. Cytat. Doktryną o Logosie i Trójcy greckiej
proszę Państwa, Trójcy, doktrynom o Logosie i Trójcy nadali kształt greccy ojcowie Kościoła, którzy pośrednio bądź bezpośrednio pozostawali pod wpływem filozofii Platona. Nie sposób zaprzeczyć, że błędy i skażenia wślizgnęły się do Kościoła właśnie z tego źródła. Także widzicie Państwo, jak można ufać i jeszcze jeden różnym temat, ludziom temat ze starożytności, których się do końca też nie zna. A to jak ciężko sprawdzić jest, jak oni to przemataczyli, oszukali. Proszę Państwa, skoro teraz nie mogą dojść odnośnie tego samolotu w Smoleńsku, prawda? To przecież na przełomie, to już był XXI wiek. Chciałam powiedzieć, że na przełomie XXI wieku. To nawet było w XXI wieku, czyli teraz. No. Raport dotyczący sytuacji chrześcijan. Czyli proszę Państwa, w książce The Church of the First Three Centuries, Kościół pierwszych trzech wieków, powiedziano, cytat, doktryna o Trójcy ukształtowała się, albo kształtowała się stopniowo i stosunkowo późno ukształtowała się. Pochodzi z całkiem innego źródła niż żydowskie chrześcijańskie Pismo Święte. Rozwinęła się i została wszczepiona w chrystianizm rękoma platonizujących ojców Kościoła. Pod koniec III stulecia chrześcijanizm i nowe filozofie platońskie stopiły się w jedno, jak pisze Adolf Harnack, The Outlines of the History of Dogma, zarys historii dogmatu, nauka kościelna zakorzeniła się na dobre w glebie hellenizmu i pogańskiej myśli greckiej. Tym samym stała się tajemnicą dla ogromnej większości chrześcijan. Kościół twierdził, że jego nowe nauki są oparte na Biblii. Harnack mówi jednak, w rzeczywistości usankcjonował spekulacje hellenistyczne, zabobonne poglądy i zwyczaje misteriów pogańskich. W książce Statements of Reasons, wyłuszczenie powodów, Andrew Norton mówi o Trójcy. Można prześledzić historię tej doktryny i wykryć jej źródło, ale nie w chrześcijańskim objawieniu, tylko w filozofii platońskiej. Trójca nie jest nauką Chrystusa i apostołów, lecz fikcją szkoły późniejszych platonistów. Czyli Państwo zobaczą, że są to wypowiedzi nie świadków Jehowy, których można nienawidzić, bo prowadzą taką działalność. No wiecie Państwo, jeżeli ktoś, przepraszam bardzo, chce w kłamstwie żyć, to jest jego przykra sprawa. Tak więc w IV wieku naszej ery odstępstwo przepowiedziane przez Jezusa i apostołów osiągnęło już pełny rozkwit. Jednym z dowodów tego był rozwój nauki o Trójcy. Odstępcze kościoły zaczęły też zapożyczać inne koncepcje pogańskie, tak jak na przykład ogień piekielny, nieśmiertelność duszy i oddawanie czci figurom. Mówiąc przenośnie, chrześcijaństwo wstąpiło w przepowiedziane mroczne stulecia, zdominowane przez coraz liczniejszą klasę duchowieństwa, czyli człowieka bezprawia w cudzysłowie. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety 3 i 7. Dlaczego nie nauczali o niej prorocy Boży? Dlaczego przez tysiące lat żaden prorok Boży nie nauczał o Trójcy? Czy przynajmniej Jezus nie mógł wyzyskać swoich umiejętności wielkiego nauczyciela, żeby wyjaśnić naśladowcom, czym jest Trójca? Czy inspirując spisanie setek stron Pisma Świętego, Bóg nie wykorzystałby zawartych w nim wskazówek, żeby nauczyć o Trójcy, rzekomo fundamentalnej doktrynie wiary? Czy chrześcijanie mają uwierzyć, że dopiero setki lat po Chrystusie oraz spisaniu natchnionych ksiąg biblijnych Bóg poparł sformułowanie doktryny, która przez tysiące lat była nieznana Jego sługom, jest niezbadaną tajemnicą, niemożliwą do pojęcia ludzkim umysłem, pochodzi, jak się przyznaje, od pogan i była w znacznej mierze sprawą polityki kościelnej? Świadectwo historii nie pozostawia wątpliwości. Nauczanie o Trójcy jest odstępstwem od prawdy, jest odszczepieństwem, co Biblia mówi o Bogu i Jezusie. Tutaj poznamy okup Jezusa, czy Bóg zawsze przewyższa Jezusa. Tak. A
Duch Święty, czynna moc Boża, a co z wersetami popierającymi Trójcę? Wszystko, wszystko, potrafiliście Państwo, tonący do się przyszłych pyta. A więc ci, którzy i Żydy, i Horus, i Set się trzymają. Oddawanie Ci Bogu, tak, licząca kilkaset lat rzeźba we Francji przedstawia koronację Dziewicy Marii przez Trójcę. Wiara w Trójcę doprowadziła do kultu Marii jako Matki Bożej. Także, proszę Państwa, hinduizm i pogaństwo. Właśnie tam Nina Hagen była u hinduistów i te ręce takie Państwo macie. On youtube.com serdecznie zapraszamy. Trójca hinduska w książce The Symbolism of Hindu Gods and Rituals powiedziano o pewnej trójcy hinduistycznej, że istniała setki lat przed Chrystusem. Siwa jest jednym z bogów trójcy. Mówi się o nim, że jest niszczycielem. Dwaj inni bogowie to Brahma, stwórca, i Wisznu, zachowawca, chcąc wskazać, że te trzy procesy niczym się nie różnią. Połączono tych trzech bogów w jedną postać. Tak. A dusza, tchnienie i duch. No też takie są trzy pojęcia. I widzę, że tu jest takie nawet powiązanie myślowe. Także to są wszystko rzeczy, które omówimy, proszę Państwa. Rzeczy. Bardzo ciekawe. Wprowadza się tutaj wiele nowych zasad, wiele nowych wymogów, na przykład w stosunku do przedsiębiorstw. Także troszeczkę krytyczne te głosy są odnośnie Unii Europejskiej. Problem będzie narastał. Także bądźcie kochani z nami. Radio Tok FM Euro. Koncita Extra. Saska kępa trochę saskiej tego powietrza. Saski. Parlament Europejski zatwierdza bądź odrzuca wniosek Komisji Europejskiej poprzez głosowanie na obrót, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca w Strasburgu. Jak pan zagłosuje? Ma pan rację, możemy zagłosować za lub przeciw nowemu składowi Komisji Europejskiej. Ja podobnie jak koledzy z Prawa i Sprawiedliwości należę do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów i mam wrażenie, także Radio Tok FM Euro Koncita Extra. Słuchaj, aby być mądry. Słuchaj, aby być mądrym. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Nie bądź osłem. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Aby być mądrym. Nie bądź osłem. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Odczuwam ogromną radość, że papież przybędzie do Parlamentu Europejskiego. No, także wiecie Państwo, ten papież niech przybędzie do Parlamentu i coś z tego niech wynika. Oczywiście. Dlatego bardzo się cieszę, że go zobaczę i usłyszę w przyszłym miesiącu w Strasburgu. Także papież będzie w Strasburgu, proszę Państwa. Musi się papież dogadać, tak wiecie Państwo, jak kiedyś, no bo Kościół odstanie, tak jak kiedyś ewolucyjnie, wiecie Państwo. Papież musi być na topie, przecież papież musi iść za słońcem, za kultem. Papież musi iść za duchem czasu, za pogaństwem. Radio Maria, czas na serwis informacyjny. Musi iść papież tam, bo będzie odstawał, a to nie może tak być. Natomiast wyznawcy Chrystusa nigdy nie szli za nowością, pogaństwem. Nigdy nie szli nasi bracia, świadkowie, święci w dniach ostatnich tego złego systemu, że nie wolno. Ani 16% jak dotychczas. Jerzy Mielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że banki bez odpowiedniego nadzoru nie wszystko, żeby podwyższyć zyski. Nie wolno się dostosowywać do poglądów tego świata, bo one są
te poglądy tego złego świata są złe, są diabelskie. Jeżeli ty będziesz w to wchodzić, to już jesteś w tym diabelstwie. A ja to na to nie pozwolę. Ja ci na to nie pozwolę. To koniec dialogu na poziomie branżowym, a na takie zaocenione związkowcy odnoszą się w ten sposób do wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy i rozwiązania związków pracowników w energetyce. To oznacza, że dialog społeczny na poziomie krajowym został zerwany przez pracodawców, podkreślają. Związkowcy obawiają się, że kolejnym krokiem będzie zerwanie zakładowych układów zbiorowych pracy. Zapisy tego układu obejmują wszystkich pracowników branży energetycznej. Dlatego Solidarność podejmie zdecydowane działania, mówi Kazimierz Grajczarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Stwierdził, że do takich skandalicznych kroków ze strony pracodawców prowadzi nieograniczona chęć zysku. Rząd musi zareagować. To jest absolutny skandal, to jest chciwość żydowska na grosz. Zakładowego układu zbiorowego pracy. Dokument przestanie obowiązywać na początku przyszłego roku. Plantatorzy zawiązali wstępne porozumienie z Ministerstwem Skarbu Państwa. Chodzi o koncepcję prywatyzacji krajowej spółki cukrowej. Korysowcy zapewnia, że chcą utrzymać plantatorsko-pracowniczy charakter spółki. Jej ostateczny kształt ma zostać ułożony po zakończeniu negocjacji. Powodzenie prywatyzacji bez szkody dla pracowników zależy od odpowiedniej ceny akcji spółki, mówi Stanisław Lubaś, przewodniczący sekcji krajowej przemysłu cukrowniczego NSZZ Solidarność. Jest to propozycja, która jest najbardziej osobowiona, a być może jest do rozważenia, ale to musi być odpowiednia cena akcji, w tej chwili ona rozważa na to, jest tutaj trudno mówić. Spółka może być trudna sytuacji, ponieważ cztery kupy na to nie spadły. Pieniądze, które były na prywatyzację 3 lata temu, suma 1,250 mln zł, która została przekazana do Stanu Państwa, bezpowrotnie minęła. To była ta suma, która znacznie mierze miała pomóc pracownikom i plantatorom w nadzwaniu akcji. Jest już trzecia próba prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Dyrektor Biura Krajowego Związku Plantatorów Bureka Cukrowego Kazimierz Kamza powiedział, że kierunkowe uzgodnienia zostały już przyjęte i teraz będą odbywały się już tylko spotkania robocze. KSC jest największym w Polsce i 7 co do wielkości producentem cukru w Europie. Powstało w 2003 roku. Jej udział w krajowym rynku wynosi blisko 40%. Od jutra pasażerów czeka kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Utrudnienia wystąpią m.in. w trasie z Warszawy do Skierniewic czy między stolicą a Białymstokiem, gdzie włączona będzie linia Tłuszcz-Łomów. Od nowego grudniowego rozkładu, który ustępuje, będą także pociągi pełnoliny. Podróż ze stolicy do Gdańska ma trwać mniej niż 3 godziny. Z Warszawy do Katowic i Krakowa mamy wyprzeć w około 2,5 godziny, a do Wrocławia około 3 godziny i 40 minut. Ze zmianami pasażerowie mogą się zapoznać m.in. na stronach internetowych PKP Intercity oraz przewoźników regionalnych. W Gorzowicach trwa pierwszy papieski festiwal pieśni i piosenki religijnej Gorzowicka Barka 2014. Przesłuchania uczestniczy blisko 40 zespołów i solistów. Historia życia świętego Jana Pawła II jest nierozerwalnie związana z Gorzowicami. Mieszkańcy miasta szczycą się swoim wielkim rodakiem i starają się wcielać w życie jego nauczanie.
Jedną z tych okazji jest Hopeless Festival. Dziś to dzieci, młodzież i dorośli przez muzykę i śpiew dadzą świadectwo wiary oraz odwagi do pływania na głębie, do czego zachęcał święty Jan Paweł II, mówi ksiądz Adam Garlacz, współorganizator festiwalu. Jan Paweł II kogo wspierał? I do czego on nawiązał podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, mówiąc o swojej pieśni, żeby rzeczywiście ta pieśń dotrzymała do ludzi, przede wszystkim do Polski, żeby każdy uśpiewał swoją pieśń. Miał świadomość, że chce naśladować w tym świadectwie wiary również Jana Pawła II, żeby tych uczestników każda z pieśni poniosła, tak jak nie był to niekłapalka, swoje powołanie, zawierzenie Bogu, tak by każdego z uczestników tych pieśń, w piątek o 16 odbędzie się koncert Galerii Laureatów, który zwieńczy występ zespołu Trzecia Godzina Dnia. W przesłuchaniach wzięło udział ponad 450 osób. Zwycięzca konkursu otrzyma złotą gardę. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, będzie gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych na temat Polska-Niemcy w polityce zagranicznej. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Temat ten będzie również kontynuowany na antenie Radia Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Jest 14.11. 14.11, proszę Państwa, radio Tok FM Euro. Kończy ta ekstra. Zapraszamy na modlitwę popołudniową z liturgii godziny. Proszę, modlitwę znajdzie w Państwa. Modlić się, proszę, więcej się modlić w radiu.